Coraz więcej pracodawców podkreśla, jak ważna przy zatrudnianiu jest praktyka. Rusza drugi nabór wniosków w ramach projektu Innowacyjna Edukacja – Nowe Możliwości Zawodowe, w ramach którego uczniowie szkół zawodowych i techników 40% godzin praktycznych odbędą w przedsiębiorstwach. To pracodawcy wystąpią w roli nauczycieli, a do tego, jak przygotują uczniów do wstąpienia na rynek pracy, będzie zależało, jakimi kadrami w przyszłości będzie dysponowała gospodarka. Nabór wniosków już się rozpoczął i potrwa do 10 kwietnia. Do rozdysponowania jest ponad 5,5 miliona złotych.